Cika. Serduszko. Dzień dobry, kolejny odcinek. Dobra, like, sub, Twitch TV se Szejbiak. Link w opisie, zachęcam do wbijania i dziękuję jeszcze raz, Majka, w takim razie. Dzisiaj to Majka szaleje, sobie kupiła i komuś. A nieźle. Doprosił się. To mi się spodziewał. No dobra. W takim razie pójdziemy sobie na dół. Trzeba jakoś walnąć. No niestety. Dobra. Mogłem poszukać. Wiesz co? Okej. Albo tam był jakiś... Morphling. Albo... Mam podejrzenie co do pewnego gracza, ale chciałbym posłuchać wypowiedzi pozostałych graczy. My z Mitrixem jesteśmy przy ciele. Grafa. Graf chyba umarł jakoś dopiero co przed chwilą. AB, gdzie ty jesteś? Ja jestem teraz w odmienie. Wladeuszu, gdzie ty jesteś? Specimenie, byczku. Mandziu, gdzie ty jesteś? O, Mandzia nie ma. To ciekawe. Nagle sobie poszedł, kiedy przyszła odpowiedzialność. Mandzia udawał, że go nie ma i stał na respie długo. Zostałam sobie z nim. Ale wygodnie. No. Ale ruszył się czy nie? Nie, ani kroku. Potem timer cofnął czas i mi się już znudziło i poszłam do medbaya. Czyli nie wiadomo, czy Mandzia gra podwójnego agenta teraz. A ty poszłaś do mignęło... Tak, wychodzę z medbaya teraz, no. Mignęło coś różowego przy tych drzwiach. No mi Mandzia trochę mignął. A gdzie by jest ciało? Na drzwiach do elektryka. I zostało zabite na drzwiach. Czyli Mandzia gra podwójnego gra, że niby i mignęło, nie. Żółto, i nagle w tajemniczych okolicznościach wróci. Po chwili się odezwie. O, siema, dawno mnie nie było. No ale tam może być. Słynna taktyka Mandzia. Może być Morphling, może być Mandzia. Bo właśnie, w sumie może jak jest glitch, to w sumie mógł się... Ej, dobra, ale jak jest glitch, to też za Mandzia mógł się w sumie przebrać, no. No nie, czyli może Mandzia poszedł. I wtedy wpadka by była glitchem, bo wpadka się przyzna, że stała blisko niego. To prawda. Bo nikt go dawno nie oskarżył. Patrzcie. Wow! Naprawdę. Nie wstał 20 sekund na respie i go nie zabiłam, a miałabym free killa. No i dobra, jeszcze ale możesz kurde wziąć sobie jego tego, jego próbkę i potem się go zmienić. Nie musisz jako glitch nie musisz mieć próbki. No ale jako Morphling. Ale nie mamy pewności co do Morphlinga. Właśnie. No nie mamy, ale nie mamy pewności do żadnej innej. AB też był daleko, zostaje wpadka. Wpadka nie, i Mandzia, nie jestem to ja, no to Mandzia bardziej. No ale nie ma, nie po... No to co, Mandzia udaje, że go nie ma. Mandzia, co masz na swoją obronę? Mandzia, powiedz nam, co o tym sądzisz. Interesujący. Nic nie ma na swoją obronę, to Mandzia. To nic, skoro Mandzia nie ma, to możemy wygłosować do skip na 6, nie? Nie no, jak awkuje, no do skip na 6, no. A patrzcie jak dobrze, o kurde, wygłosowaliście Mandzia. Wow, powinien być jesterem i kuna wygrać. Niewiarygodne. Nie, no nie wiem. Ja pierdzielę, czemu zagłosowaliście na Mandzia? Co wy, co was wstąpiło? Nie głosowałem na siebie. Kto był, Mandzio. Kto był tak z ciekawości? Kto był tak z ciekawości? No ja byłem glitchem. A kto był impostorem? No ja zabiłem jako Mandzio. A ja chciałem wyrzucić wpadkę też. A byłeś po prostu grumatem i po prostu A wystarczyło, żebyś Mandzio zagłosował na wpadkę. Będzie, że stara byś miał na koniec, wiesz? Nie, sadgę. Bo się urodziłem już Chesterem 25 lat temu. Sadgę. O nie. Sadgę. Teraz w mecie jest chyba Sadek, nie? Co? Tak. Ja pierdolę. Spokojnie, Mandziu, nie denerwuj się. Nie, to już nie są nerwy. O nie, Mandziu załamany. Pamiętam jak się Fils Batman pisało. Kiedyś to było, nie no co teraz. Ale to są wszyscy. Wow. Kto go zabił?
To musimy tam frajerze? Co tam frajerze? Jak nam raka z przerzutami zabrać Mandziowi? Gra się zbugowała, bo ja umarłem, był Time Lord i mnie nie wskrzesiło, a mój duch poleciał w ogóle w kosmos gdzieś. Duch w kosmos. Słynna taktyka. Słynna taktyka, tak właśnie to się załatwia. A może jeszcze będziesz tym Strantomem, nie wiadomo. Strantomem. Czyli dobra, jak on umarł? To miało mnie wskrzesić, ale no bóg gierki. Czyli chcesz powiedzieć, Mandziu, że Chat Trix ukradł ci twoją rolę? Nie wiem, czy ktoś inny. Ach. Ale powiem Chat tak, miłej chemioterapii życzę. No, nieźle. No, to się porobiło. I Jaby go zabił w ramach zemsty. Jaby, co go zabiłeś? No jasne, tak, cofnęło czas i wtedy go walnąłem. To dlatego go nie wskrzesiło. Okej, okay, no to jak dla mnie. Nie! Tego. Proszę, nie róbcie mi krzywdy. Jestem dobrym, porządnym obywatelem. To był tak, był guzik najbliżej. I był Zaszka. To, byczku, ja tu się cofnąłem specjalnie, bo coś tu waliło serem. Ale, no, ale byłeś tam. Zaha. Może ty walnąłeś po prostu, a? Ja może Time Lord go cofnął. Ja ostatni dobiegałem do tego ciała. I to jesteś pewien. Ale on padł przed Time Lordem. Okej, okay, rozumiem, że padł przed Time Lordem, tyle że ja biegłem tak, że tam nawet nie miałbym jak się znaleźć. Ejbi, jak jesteś szeryfem, to wyznaczysz sprawiedliwość, więc czym się przejmujesz w ogóle? A w sumie nie jestem szeryfem. Oj, przypał. No dobra, nie ma żadnych dowodów, że ktokolwiek zabił. Nie wiemy, co teraz zrobić. Chyba bezpieczna siódemka. A wpadka, ale najbliżej ciała. Nie, wpadka była na głębi w ogóle. Ja myślę, że to wpadka, no. O! A gdzie byłaś, wpadka? Guzik! Dawaj wpadkę. No była nie kwestionuję tego, Zachar. Ale nie pamiętam. Tak bez skitu, bo zaczęłam was słuchać i tak się przejęłam tym zamówieniem. Na kogo głosujecie, bo nie wiem. Na skipa w 7 osób. Na tego potężnego gracza skip. A jednak guzik na wpadkę, czyli jednak chce się jej pozbyć. Skip to chyba był jakiś pirat z Gotika. Może. Albo nie był. Może był, może nie. Dobra, ruszamy. O kurde. Saszka. O nie, on ma tarczy. O nie. To jest medykiem. Medyk będzie biegł. Medyk na stół będzie chciał to zgłosić. Kurde. Patka musiała być medykiem i chce zgłosić Zachę. To był mój jedyny ratunek. No, dawaj się zgłaś, no! Zgłaś się! Ej, czemu ty nie zgłaszasz ciała? No bo nie da się przez to zgłosić ciała. Musiałem wbiec do środka, żeby dopiero to zgłosić. Jasne, guzik odbiegał od ciała, no guzik był w medzie. No guzik rom, no ja jestem teraz przy tych, przy elektryku. No wiesz co, guzik. No guzik, powiem ci tak, ja jestem na lewej stronie mapy, nie widziałem cię ani razu, więc. Nie, no guzik. Nie, blady, stop! Co się dzieje? Nim zagłosujesz. Tak? Tak się składa, że ja posiadam największą wiedzę w tym lobby, w tym momencie, ponieważ... Jesteś najstarszy. No to tak. Dziadu. Ponieważ... Najbliżej mi do śmierci. I powiem tylko tyle, coś tu śmierdzi serem, a najbardziej AB. Czemu niby? Ponieważ przy poprzednim killu ty miałeś możliwość, żeby walnąć faktycznie Mitrixa. A teraz jak miałem możliwość, żeby walnąć Mitrixa? W którym momencie? Przecież byłem za nim. No, oczywiście, że miałeś możliwość. A Guzik w takim razie też tam byłeś. To kto w takim razie według ciebie? Guzik, kto? Kto? Mitrixa? No w tamtej rundzie też walnął Guzik. No teraz i teraz walnął Guzik również. Uciekał od ciała, kurde. Był w górnej dekontaminacji, było ciało. A ty nie zgłaszałeś ciała, AB. Co nie zgłaszałem ciała? Ja na AB'ego go. Że zgłosiłem. Ciało. Blady, ciało? Tak? AB nie zgłaszał ciała, tak? No. Ciało było jak się wychodzi z dekontaminacji. No bo nie mogłem...
Właśnie było w środku, ja nie mogłem zgłosić tego ciała. Może klient mogliście mieć jakieś różnice klienta. Tak, też mi się zdaje. To ABC, ABC nie zabił, to jest guzik i zachęt. No to jest guzik, on odbiegał od ciała. Czy wy macie mózg włączony, przepraszam bardzo, gramy na jednego glicza i jednego impostora. Gratuluję wam. Także tego. Kapitan Bladeusz! Jednak ABC chemioterapią zabił. Nie. No, tak, nie, bo no, zostałem. Ej, biegł głosowałem. Ja byłem glitchem. Ja Matrix, jak przebrany jako Matrix, zabiłem Mandzio przebrany jako Mandzio. A ja byłeś... Ja byłem glitchem, ale go nie walnąłem. Aha, a ty glitch był jeszcze? Ty zahamiałeś... I ktoś jeszcze. Ty zahamiałeś... Miałeś tarczę? Ej, i Graf. Ty miałeś tarczę, Graf? Znaczy Zacha? Ja miałem tarczę. No tak, bo próbowałem. Wpadka no była medykiem. Wpadka była medykiem. No i ja wiedziałem, że wpadka będzie chciała. Wpadka będzie chciała zgłosić to, że próbowałem ci coś zrobić i pobiegłem specjalnie pod przyciskiem walnąłem. Już miałem przyciskać przyciska, ty mnie ten. Tak, zakowałem i zwolniłem. Ja byłem glitchem, ja byłem. Kto był impostorem? Graf. A, no i wszystko się wyszło. Ale z nim nie jestem, tyle ci spadło. No dobra, był chaos trochę. To na początku był chaos. Ajajaj, kurde, szkoda. Pumel jest nudny na dłuższą metę. Raz mogliśmy sobie 3-2 razy pograć, ale na dłuższą metę jest nudny. Elo, w takim razie, ci, którzy lecą, idziemy się skanować. Dobra, jazda. Scanning. Szybki scanning. Okej, teraz grafik się skaninguje. Okej, nie powinniśmy tak robić, ale graf rzeczywiście widać, że jest niewinny, bo wszedł od razu po mnie. Chyba podchodził Matrix, takie mam wrażenie. Graf wiem, że jest niewinny. Trzeba pójść pod światełka. Bardziej jest w środku. Poszukajmy kogoś. O! Nie! To double kill, Bloody Mango. Nie! O kurwa! Mądry człowieku! Co? Nie! Ty co? Mądry człowieku! Mandzia! Halo, Mandzio? Jakim chujem tyle osób umarło? Ale co jest grane? I w ogóle, że jeszcze ta... Pentakill! Nice. Mandzioko, masz miuta jakby, co? Bez honoru. Nie! A kurwa, miuta miałem włączonego. No. Zajebiście. Ale zagłosowaliście od razu, nawet nie daliście się. Nie, Mandzio, możesz tak. Jeszcze przyjmij ten, zajebiście jakoś pokłócić. Dlaczego zagłosowaliście od razu? Byłeś na miejscu, ale jakim cudem 5 osób umarło? No bo Mandzio glitch impostor? Dlaczego kurwa od razu? Dlaczego od razu? No, a miałem taką dobrą wymówkę. Miałem naprawdę zajebistą wymówkę. No to jaka wymówka? Miałem wymówkę taką, że widziałem Zachę odbiegającego od brązowej wpadki, zatem go jebnąłem i teraz ale ta runda szybko poszła. Nadiego jako szeryf pewnie był jesterem. No i tyle. I tyle kurwa. Ale chuj. Taka dobra wymówka, ale trzeba było... Głosuję na ślepo! Mandzio, ale nic nie mówiłeś! Wygłuszony byłeś, no to nie, wiesz. Kurwa, mam nie broniłeś się, to nie więc... No, ale to nie było. Nie przejmuj się, Mandzio, zabiłeś 5 osób. Graf oddał Inka, no i tyle. To przez to, że w poprzedniej no fajno, udawałem, graf, że nie masz graf nie powinieneś... Znaczy, no, nie, no, graf nie, jak... nie mogę, Graf, czemu to zgłosiłeś? Ja byłem altruistą, chciałem go wskrzesić. Jeszcze już wpadka pewnie wywaliła się jako szeryf. No bo graf... wiecie, że nie robiłem, ja nie robiłem double killi. Po prostu... Wytłumaczcie mi, jak 5 osób umarło tak szybko. Wpadka wywaliła się jako szeryf, ja wywaliłem się jako altruista, ale ty zgłosiłeś to ciało w ciągu sekundy, więc nie wskrzesiło mi Trixa. No i reszta umarła po prostu, resztę zabili. Ale pojebana runda. To była dobra runda, to była dobra runda. Była szybka runda. Jeszcze jedna. Umierają tak prawie jak ludzie pod komunizmem. Oho. Nie, no tam za pracę po prostu, wiesz. Charytatywnie. Człowieku, tam zbierali od ludzi sztućce i sztućcy robili, nie wiem, jakieś miecze i narzędzia i te narzędzia były takie gówniane, że musieli je roztopić i wyrzucić. Ludzie nie mieli sztućców i nie umierali, bo nie mieli co jeść. Dobra, speedrun robię. A to je się sztućcy? Je się sztućcami. Czy nie widziałem?
Wow. Ja i motykami się robi pole, nie? Inny to stan umysłu. O. Nie wiem, graf od razu się wyrąbał i zgłosił. Przecież to było kurna, wiedział, że jestem niewinny, powinienem pomyśleć chwilę. Ajaj. Kurde. Chyba pokonały go sztuczce. To tak. Sztuczce go pokonały. Zatrzymał mnie łyżką tempą. Generalnie Mandzia z grafem wbijali do Meda. Pochwitam po jakimś czasie. Grafu w Medzie? No był. I ty to też byłeś. Jeśli jest zgłoszone ciało. A, on się przeteleportował wtedy przed tymi drzwiami. Okej, dobra, pamiętam kiedy wbijał. Co? Zamknęły się te drzwi i wiesz, ja wstałem wtedy przed drzwiami, ty też ich nie otwierałeś i ja zacząłem je otwierać, a wtedy graf został przeteleportowany do środka. Nie, on jakby doszedł później do ciebie, ale tak ci się jak... Mandzio zabił grafa w każdym razie, no. Jakoś tak. Aha, ja wiem, kto jest jedny mordercą, ale nie powiem. Tylko nie, no Mandzio jest mordercą, no grafa robnął. Ale jaki ty masz, ale Bladik, twój argument jest taki, ale no Mandzio poszedł i zabił grafa i na tym się kończy twój argument. Mandzio jest teraz na steroidach, on nie jest mordercą. Nie jest na steroidach, Chadli. Nie. Że nie. Jestem. Dobra, Mitrix i Zacha są na steroidach, robią download. Robią download. No już skończyłem. Na steroidach już od dobrych 10 sekund. Nie. Dobra, to w takim razie Mandzio przewentował się po prostu z Meda i po prostu dlatego był tak szybko na steroidach. Nie, kolejny argument, Jak nie łączy? Guzik robił logika, Robiłem, ale nie jestem ten, ja jestem hetero. Bladi, ale masz dobra, a które go czekaj? I spod laba do admina. Nie masz od razu na asteroidy. No przecież masz ten, obok admina masz, no i stamtąd już ty dochodzisz do asteroidy. Nie, to wiedział, że Guzik robił logika. Ej, dobra, poczekaj. Czekaj, co? Pytanie, a którego logika robiłeś? A tego nad tym, nad... Nad komsami? Nad komsami, no. No robił, no to tłumaczę wam, że Mandzio przewentował, no. Dobra, no to nie miał jak tak szybko. Zacha mnie zgliczował. Nie miał jak tak szybko reportować. Uwaga, Mandzio nie miał jak się dostać tak szybko pod Whiponsa. Był w Medzie i nagle jest Whiponsa. Skąd ja mam info o guziku? Skąd mam info o guziku? No bo się przewentowałeś, to ci tłumaczę to. Ale wiesz, jak wenty działają? No kurwa, działają z toalety, z toalety działają. Do admina i z admina na dwór. Trzeba spytać dwie osoby, które nie zostały przepytane w tej rundzie. Wpatrzę jej. Ja myślę, zabiłeś że to grafa. Jeśli jest elektryk, pajacu? Jeszcze jest. A ja elektryku. Ja nie mam nic wspólnego. Byłem w specimenie. Ja z Abe'im byłam. No to może robią tak, grafa i nie ważne. No w każdym razie. Specimenie. No nie wierzę w końcu. Nice. Nie mogę z ciebie, Bladi, nie mogę z ciebie, naprawdę. Mitrix, maciura, no ja się nie wydać! To Mandzio, no. Sklikowałeś mnie, szczuję. Ty na te wakacje skarżyłeś. Byłeś jedyny w Medzie, tylko ty mogłeś to zrobić. Jakby nie byłem jedyny w Medzie. Byłeś jedyny w Medzie. Po prostu. Runda jest. Przepraszam, musiałem, bo taki był pierdolnik. Ale fajnie to było, podoba mi się. Jedną ręką, jedną kanapkę, więc trochę zafaszowałem. Miało super. Ty, runda jest. Runda? Dobra. Nie bać światełka, na pewno się dużo tutaj wydarzy. No gdzie ktoś jest? Halo! No nie da się, no dobra, przecież nikt to nie idzie, nie. No to jest dramat! Dobra. Czemu na nikt nie idzie do świateł? Jedna osoba miała naprawić światło, widziałem go przez drzwi i jestem przekonany, że to był on. AB, czemu nie naprawiłeś światła?
Czemu nie naprawiłem światła? Już no, biegałem. Po drugiej stronie elektryka. W sensie stałeś za drzwiami w elektryku. Nie, zdążyłem. Ale ty byłeś pod drzwi, ale ty byłeś na elektryku po prawej stronie drzwi. Może się zepsuło na amen, nie wiem. No, popsuło się mocno, no. Światło jest niżej. No dobra, ale biegłem tam. Mógłbyś się naprawić. Biegłem tam. Dlaczego tego nie zrobiłeś? Specjalnie tego nie robiłeś. Nie no, co ty mówisz? No biegałem przecież i chciałem naprawić, no. No nie wbiegałeś. Ty no wbiegałem. W sensie wbiegałem do drugich drzwi. Ty byłeś już w środku, byłeś po drugiej stronie drzwi. Impostorem? Nie jestem impostorem, no wbiegałem do drugich drzwi, żeby naprawić światła, no co jest nie, tym? Nie byłeś po drugiej stronie, nie byłeś przy drugich drzwiach, byłeś przy pierwszych byłem przy drugich drzwiach, co ty przy mówisz? Przy pierwszych drzwiach widziałem ciebie przez ścianę. Byłem przy drugich. Ciebie przez drzwi. Ja przez drzwi widziałem. Bo zahabał glicerem. Przy drugich byłem. Ale kłamiesz. Nie kłamę, no byłem normalnie, otwierałem drzwi i już... Moim zdaniem to nie AB, bo jak byliśmy w samotności razem długo w ale może skrenie. Być Jesterem, ale może on być Jesterem, w sensie na pewno nie, on na pewno nie jest legit, na pewno nie jest gitem. Pytanie, czy AB wie, co to jest apel fatimski? Czy tata mu powiedział, jak był młody? Zaha był gicem. O kurwa. Co? Wiemy. AB. Nie, proszę cię, guzik. AB, wiesz, co to jest apel fatimski? Proszę cię. Potężny skip tutaj. Proszę cię, guzik. Ciebie prosimy. Wymiana głosu. Ja zeskipowałem? Ja na skipa zagłosowałem. Ja też skipnąłem. No to. O, nagle wszyscy skipnęli. Ja też skipnąłem. Ja też skipnąłem. Ja bym skipnął, ale nie mogę. Oj. Dobra, nie raczej. Ja jego grę. Dziękuję. Zrobić ci kanapkę? Tak, to proszę, z miodem. Po polsku, z szynką. No i naprawiłem. Ale mam serek kaszanowy w lodówce. Dobra. Pam, param, pam. Sprawdźmy jeszcze raz. Biegnijmy znowu niby do świateł. Kurde, no nie wiem, jak to można było lepiej zrobić, żeby nam nie wyglosowali. Starałem się powiedzieć, że kurde, byłem przy tych drugich drzwiach. Miałem nadzieję, że powie, że kłamę i na mnie zagłosuje, a nie co powie starym. Ze stałkiem. Jak on mnie kurwa widzi? Ich widzę, chce mnie zamić. Guzik dziwnie na mnie patrzył. A, Guzik też na mnie dziwnie patrzył. Tam jakieś hichoty mandza, jestem ciekawa. No patrzcie się, powiedz całej klasie, z czego się tak śmiejesz, nie wiem, no. Właśnie. Powiedz wszystkim, z czego, co się tak bawi, no, opowiedz nam. Pierwszy raz słyszałem angielską wersję grapy Ice, ale kurwa dobra. It's very nice. Mi brat przyszedł i śmieszną rzecz powiedział. A ja mam bekę z was wszystkich, bo takimi jesteście. Guzik dziwnie na mnie patrzył, pamiętajcie o tym. Guzik niemiły bardzo. Dobra, zobaczyłem, że stałaś przy przycisku. No to skip. O, stoję przy przycisku. Stałam i przy przycisku, i przy guziku. No to skip. Skip? A nie na Abim? Nie. Nie, no skip. Ja nie chcę. Abim jest Jesterem, nie głosować na niego. A, dobra. No, jestem Jesterem, nie głosuj na mnie. Słucham trochę uchem, trochę brzuchem. A brzuch mam duży. A brzuch mam duży, to wiesz. Guzik, co dostał głos? Ja mówiłam, że ktoś na nie patrzył, ale nikt mnie nie słucha. Jak zginę, to guzik. Ok, noted. Nie, no nie mam co zrobić. Oni wiedzą, że jestem Jesterem. Zacha, obróć się przynajmniej w moją stronę, jak jesteś duchem, żeby mi nie było tak samo. Ja nie wiem, co tak ja zrobiłem, że nagle wszyscy myślą, że jestem Jesterem. Popatrzę ci w oczy. Ładną masz czapkę, pożyczysz? A ty pożyczysz mi swoją? Masz podtrzymać. O kurde. Teraz w policji. A ja w straży granicznej. Nie, to chińskie wojsko. Ok.
China number one. Ejaj. Tu pan nic nie zrobi, no. Możemy jedynie podżesterować. Dobra, może Madzio pomyśli, że chciałem go walnąć. Okej, pobiegnijmy sobie tutaj. Zobaczymy, czy będzie ciało Madzia. Wpadka, wszystko okej. Nie biegnę z tobą, nie ma szans. Nie ma takiej możliwości. Chcesz mnie zabić, widzę twoje oczy. Ładno. Boże, ile wy możecie te noski robić? Właśnie, o co chodzi? No to się stało. Ale to była nudna runda. Początku mówiłem, że to jest Mandzio, wszyscy chyba zapomnieli już o tym. Ale wiesz, no, jak zawsze, ty masz dobrą dedukcję, ale tak bardzo nie opisujesz to, co się stało. Zabiłem go, wyszedłem sobie normalnie. No dobra, wyszedłeś dawno temu. Normalnie. No nie mogłem, byłem morfingiem, nie mogę użyć. Nie, rozumiem, cyk. Ja wiedziałem, że to jest Mandzio, dlatego że byłem spajem i widziałem go po prostu na tym, na tych, ale nie chciałem claimować roli. A mogłeś, a mogłeś, no, miałem dużo. No, ale, no, ale nie tak. Wszyscy zapomnieli o tym już wtedy. Nie, no ja pamiętam. No nie mam nadzieję, kurna. Tylko, że ja nie wsypałem, bo mi się fajnie biegało wokół. No, nie mam co to. Nie dało się z nim, nie dało się z nim.